Cześć, cześć kochani, Marek Malec z tej strony z bestpalm.pl. Powiem wam, że tu jest moje studio nagraniowe, ale to jest dla mnie masakra tutaj coś nagrywać, ja się po prostu do tego nie nadaję. Ja żeby coś dobrze nagrać, to muszę łazić w kółko, w jedną, w drugą, no w domu ciężko jest bardzo łazić, szczególnie, że za ścianą może być płaczące dziecko, bo jest chore, krzycząca żona na płaczące dziecko, także wszystko może być po trochę, ale ponieważ jest ku temu okazja, to film musi być. Dlatego już przedstawiam, jaka jest okazja. Ano, przyszły wprost z Kalifornii nasionka Yucca brevifolia, czyli Joshua Tree. To, czego niestety nie udaje mi się ciągle kupić w Hiszpanii na plantacjach, pomimo że no co prawda u jednego gościa widziałem, który powiedział, że trzyma to tylko dla siebie i miał, nie pamiętam, 2 lub 3 sztuki, nie były duże, miały, nie wiem, z 50 cm, a u drugiego, no widziałem już kilkadziesiąt, tak? Ale powiedział, że póki co nie sprzedaje. Ja myślę, że on dopiero je sprzeda wtedy, jak trochę podrosną i to będą rośliny wprost do Japonii, bo to jest człowiek, który głównie sprzedaje te... No nie te, no wszystkie ogólnie rośliny swoje za duże pieniądze do Japonii. Ma niesamowitą jakość, jest bardzo w tym dobry, zajmuje się tym, nie wiem, ze 40 lat chyba, bo no on już ma około 70, tak moim zdaniem. Tak na oko, tak? Ok, to są te nasiona. Zaraz wam wysypię, pokazać jak one wyglądają, może mi się uda. Haha, jeszcze kawałek juki tu jest w tych nasionach. Nie wiem, czy dobrze mi się uda to wam wszystko pokazać, ale muszę to pokazać, bo dla mnie to jest mega coś, bo do tej pory nawet nasion nie udawało mi się kupić. To są nasiona Yucca brevifolia, czyli Joshua Tree. Bardzo płaskie, czarne, co jeszcze o nich mogę powiedzieć, trochę takie sercowate w kształcie. Jeszcze raz będę tutaj pokazywał, może nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widać. Tak wyglądają. Pewnie nie każdy z was wie, co to jest Joshua Tree. Joshua Tree to jest botaniczna nazwa Yucca brevifolia. Występuje w Stanach Zjednoczonych, na terenie Arizony, Kalifornii. W Kalifornii nawet jest taki park narodowy zrobiony na pustyni Mojave. Niesamowite miejsce. Nieraz oglądam na amerykańskich stronach, jak tam jeżdżą Amerykanie. No coś wspaniałego. Tych Joshua Tree jest po prostu setki, tysiące. One są tam pod ścisłą ochroną. A dlaczego nazywają się drzewo Jozuego? Bo jak pierwsi mormoni, zdaje się, przyjechali na tamte tereny, to ta juka, jak już jest bardzo duża, to ma takie jakby uniesione do góry ręce, tak jakby się ktoś modlił. I dlatego takim się skojarzyło. I tak nazwali Joshua Tree, czyli drzewo Jozuego. Tu jeszcze raz nasiono. Na palec, o. O, takie jest malutkie. Także nasiona od jutra prawdopodobnie będą na sklepie. Jeżeli ktoś chce, to można sobie kupić. I teraz może coś o tej juce jeszcze więcej, oprócz tego, gdzie ona generalnie rośnie, to chyba was najmniej interesuje, bo każdy by chciał, żeby rosła u nas, tak? Przecież to zapalniamy Polskę, a nie Kalifornię, wiadomo. Chociaż teraz po pożarach lasów może trzeba będzie też zapalniać Australię, ale to wszystko może w swoim czasie. Także wracamy do Yucci brevifolii. Juka rośnie bardzo wolno. O ile podobno, ja nigdy jej jeszcze nie uprawiałem, ale z tego co wyczytałem i z tego co mówili, o ile w pierwszych latach dosyć szybko, to jest około do 10 cm, do około 10 cm rocznie, to później po osiągnięciu, nie wiem, 2 metrów, czy ileś, zwalnia i rośnie 5-7 cm na rok, więc można powiedzieć, że no szału nie ma zupełnie. I teraz tak, na początku rośnie jako pojedyncza juka, mniej więcej tak jak wszystkie, dopiero jak zaczyna kwitnąć, to pojawia się jedna głowa, druga głowa, trzecia głowa. Ona jest niesamowicie rozgłowiona, jak taki smok kilkugłowy. Dorastać może nawet do 10 metrów, 9, no po prostu olbrzym. Nie dość, że bardzo wysoka, bardzo masywna, jak takie potężne drzewo. Ale co jest dla nas najważniejsze? Dla nas jest najważniejsze to, że ona potrafi wytrzymać minus 23 stopnie. Niektórzy na forach amerykańskich pisali mi, że u nich wytrzymała minus 25 bez żadnego problemu, także wszystko zależy od wielu czynników, oczywiście od wiatru, od wilgotności i tak dalej, i tak dalej. Jak dla mnie niesamowita roślina, dlatego, ponieważ do tej pory nie udało mi się ściągnąć, w całej Hiszpanii nie znalazłem, naprawdę byłem na bardzo, bardzo wielu plantacjach. Większość ludzi w ogóle tego nie ma, ja podejrzewam dlaczego. No dlatego, że to wolno rośnie, tak? Więc skoro wolno rośnie, no to nie opłaca im się tego sprzedawać. To znaczy, musieliby krzyczeć bardzo, bardzo wysokie ceny. No a kto za to będzie chciał zapłacić? No naprawdę mało kto, jak można mieć szybciej rosnącą Jukę Faksonianę, Jukę roztratę, czy nawet Thomsonianę, a ta rośnie dużo wolniej od nich, więc no wiadomo jak jest, tak? Tam się wszystko, jak w wielu rzeczach, robi dla pieniędzy, a nie dlatego, żeby było fajnie. Ale w BestPalm robimy wszystko, żeby było fajnie, dlatego będę wysiewał te nasiona, będzie projekt brewifolia, także na pewno będę to pokazywał, jak to u mnie kiełkuje, jak to jest z kiełkowalnością. Z tego, co mi powiedzieli ci, od których to kupiłem, te nasiona, to kiełkowalność tych nasion to jest 80-85%. I teraz ile się czeka na takiego kiełka? Ano, na takiego kiełka czeka się od 30 dni do roku, więc samo kiełkowanie może trochę zająć. Mówili mi, że nasiona są świeże, ale czy są? No, to się wszystko okaże, tak? Ja niestety próbowałem się na bardzo wielu różnych forach amerykańskich dowiedzieć, jak się upewnić, czy to nasiona jest świeże. Wszyscy mi piszą, posadź i sprawdź, bo inaczej się nie dowiesz. Także posadzę i sprawdzę i na pewno wy będziecie to wiedzieć jako pierwsi. Ale myślę, że Amerykanie mnie nie oszukali i że nasiona są świeże. Będę sadził oczywiście do ziemi kokosowej, do jakiegoś małego pojemnika. Najpierw je namoczę kilka dni. Dzisiaj już to namaczanie na pewno zacznę. No i co? Wrzucę. One są bardzo malutkie, dlatego dam je może z pół centymetra pod ziemię, lekko przysypię i na pewno nie będę podlewał konewką, żeby to wszystko nie spłynęło. Tylko po prostu będę spryskiwał spryskiwaczem, takim jak się zrasza rośliny. Co więcej, na dzień dzisiejszy jeszcze mogę powiedzieć o tej juce. No tak jak mówiłem, nasiona będziecie mogli kupić w sklepie, jeżeli kogoś z Was to interesuje, a moim zdaniem bardzo fajna sprawa, żeby chociaż sobie popróbować. Te nasiona nie są jakieś jakoś kosmicznie drogie, więc jeżeli masz trochę cierpliwości, trochę ochoty, to moim zdaniem kupuj, spróbuj. I dawaj znać również u mnie na stronie, co to jest. Wczoraj właśnie na mojej facebookowej stronie pokazywałem te nasiona. Nie wiem, czy wszyscy tutaj jesteście na moim Facebooku BestPalm. Tam był konkurs i osoba, która pierwsza miała odgadnąć, dostaje 10 nasion i wysyłam gratis. Dlatego rozwiązaniem konkursu jest oczywiście to, że to jest Juka brevifolia, ale to osobny film nagram na mojego Facebooka. Dajcie proszę znać, czy ten film Wam się podobał. Jeśli tak, łapa w górę. Subskrybujcie koniecznie kanał, jeżeli będziecie chcieli widzieć więcej. Bo powiem Wam, że z tej Kalifornii to jeszcze inne nasiona też przyszły. Także, ale to będą osobne filmy. Musicie być czujni. Także łapa w górę. Jak Wam się nie podoba, łapa w dół. Ja nie wiem, ja nie lubię tak nagrywać na siedząco, jakoś w ogóle niewygodnie się tutaj czuję, mimo że, widzicie, palmę mam wszędzie na sobie. Jak nie mogę mieć dookoła, to przynajmniej na koszulce mogę mieć. Taka służbowa koszulka palmowa. Ale generalnie wolałbym się ruszać i chodzić. Ale jeżeli stwierdzicie, że na siedząco też może być, no to będę nagrywał na siedząco. Dzisiaj chciałem nagrać na dworzu, ale niestety cały dzień pada deszcz i generalnie byłaby z tego lipa. Także na pewno będzie projekt brewifolia, który możecie śledzić. Będę pokazywał, jak to kiełkuje. Widziałem, że u niektórych skiełkowały na przykład nasiona świeże Juki brewifolii po 2 tygodniach, po 3 tygodniach, więc nie jest to jakoś masakrycznie długo i pewnie nie zawsze trzeba czekać rok. Też pewnie w zależności od tego, ile nasion się wysieje. Oczywiście nie każde wzejdzie. No to wiadomo, no to jest jak z każdymi nasionami, tak? Także jeszcze raz pokazuję Juka brewifolia, Joshua Tree. Minus 23 stopnie wytrzymuje. Bardzo fajna roślina byłaby do Polski. Także wydaje mi się, że zajuczamy oczywiście, oprócz zapalniania. i myślę, że będzie naprawdę fajnie, jak to zacznie rosnąć. Ja oczywiście będę jakieś próbował robić poletko eksperymentalne. Niestety na wiosnę mam tak strasznie dużo pracy z wysyłkami, przychodzą, każdy chce od was, z was dostać jak najszybciej swoje zamówione rośliny i ja się wcale nie dziwię, bo ja też jak coś zamawiam, to chciałbym to dostać jak najszybciej. Chodzi tylko o to, że no nie da się wszystkim naraz wysłać, to się wszystko rozkłada w czasie i przez to jestem niesamowicie wtedy zajęty, nie wiem czy będę miał czas tego dopilnować, ale obiecuję, że na pewno się postaram. Także cóż mogę jeszcze rzec? Mogę jeszcze rzec to, że ona rośnie w bardzo wysoko, tam dorasta nawet prawie do 2000 metrów, gdzie śnieg jest naprawdę bardzo normalną rzeczą. Jak mi się uda, to ja myślę, że w trakcie tego filmu powrzucam jakiś film, jakieś zdjęcia, które będą pokazywać jak to wszystko tam wygląda na tej pustyni. Pokażę wam od tych ludzi, którzy mi pokazali to z Ameryki. Także dziękuję wam bardzo za uwagę, jesteście wspaniali. Sadzimy, zapalmiamy, zajuczamy. Marek Malec, bestpalm.pl. Zapraszam, hej!